No i ale już potem po wojnie, w latach tam 60., początek 60., to była restauracja już normalnie taka czynna, nie to Gresy tak. wynajmowały, dzierżawiły od Lipińskiej. Dzierżawie i były do końca, a w międzyczasie budowali nową restaurację. No i wtedy ta cała załoga, co tam była, część się przyniosła już jak do nowej restauracji. Nową otworzyli chyba w 68. Jeśli ja się nie mylę, w 78 roku, tak, tak. Ta nowa restauracja Morenka, tam moja żona pracowała, no, była potem przez szereg lat szefem kuchni. I pamiętam, że przecież żonę brałem za mankiet i na dole, tu gdzie jest przed sklepem państwa Pobłocki, przed piekarnią, na asfalcie to myśmy tańczyli, były zabawy na 102. Też były takie przypadki, że w tym czasie, gdzieś tam już połowa lat 80., może i końcówka 87., to uciekali ze mszy świętej ludzie, młodzi chłopcy, żeby zająć stolik, żeby mieć kufel do piwa. I już towarzystwo potem przychodziło i zasiadali, bo piwa gdzie indziej się nie kupiło. Nie było tak jak dzisiaj, że w butelkach, w każdym sklepiku jest piwo i można sobie do domu przynieść, tylko było te luzem kuflowe w tej restauracji. Też były modne, te starsze oczywiście towarzystwo, to jak szli na piwo, to takie wzmocnione było. Piwo z wkładką się mówiło, albo piwo z chaboszczakiem. Co sobotę były dancingi tak zwane. To myśmy pracowali tam w Gdańsku czy tego, ale na dancing obowiązkowo musieliśmy jechać. Nie można było dostać miejsca, bo wcześniej rezerwować lub przy odrobinie szczęścia w ostatniej chwili, ale to tam się działo. Były tańce, hulanki, stawola i było wypić i popisku się czasami dało, ale to się wspomina, bo to była nasza restauracja Morenka. Dla mnie tak z perspektywy czasu, no fenomen, że ludzie tak się bawili. Ale to nie tylko mieszkańcy Sulęczyna, ale przyjeżdżali i z Gowidlina, z Tuchlina, tutaj ze wszystkich okolicznych miejscowości. No była, widzisz, jak tam na zdjęciach widzisz, tam było na węgiel wszystko. Kuchnia węglowa, a obiadów mieliśmy jak sezonoletni na umowy, bo było bardzo dużo tu domków naokoło, nie? I oni wszyscy mieli wykupione te talony, bony, żeby się w restauracji żywić. To było to 500 obiadów dziennie. Przy załodze takiej wszystko robione większość ręcznie, nie? Nie było jak dzisiaj to tam jest. No, ile tego samego węgla trzeba było natachać, żeby to rozpalić tą kuchnię, bo na dwa paleniska i piekarniki, ciasta się piekło. Wszystko musimy robić im, żeby było na to wyżywienie i śniadania, obiady i kolacje. Przecież Morenka wydawała tyle obiadów. Ja nie wiem, jak te dziewczyny to gotowały. Tam się można było zarobić na śmierć, bo okna kuchni były po prostu do słońca. I nie było gazówek, nie było elektrycznych pieców, tylko był taki stary blat, płyta taka, kaflowa. I na tym stały takie, no, kotły, podejrzewam, że miały ze 100 litrów. I tam się gotowała zupa. Węglem ten blat był palony. To była typowa polska kuchnia, taka jak w tych czasach była, bo za komuny myśmy nie mieli takiej, nie dostaliśmy na przykład polędwicy, chociaż była w mieście, w restauracjach się dostało, ale na wsi nie. Tu nie było wołowiny dobrej, też nie, to było zawsze gorszy taki styk i z tego trzeba było robić, nie. Na główną było bazą ryby, nie? Tutaj ryby, sielawa i ta sielawa była, no bez niej Morenka nie istniała i ona, ta nazwa jest od tej ryby, od sielawy. Pod tą Morenką był na dole był bar, nie? Czyli tam, gdzie jest ten sklep. I był wielki kasztan, który wichura go zniszczyła. I oni ludzie przyjeżdżali na piwo pod tym kasztanem, żeby posiedzieć i w tym kuflu. Tam nie było ładnego polbruku, teraz tam jest polbruk, ale nie, tam były zwykłe, duże kafle, siedzieli na murkach, wszędzie jeden na drugim. A jak myśmy mieli to jeszcze w tej dzierżawie, to były co? W soboty? Zabawy na tarasie. Ognisko takie było specjalnie zrobione, tam sobie można kiełbaski było smażyć, a w środku w tym barze ludzie tańczyli, nie?
tam orkiestra grała, a na tarasie siedzieli przy stolikach, wszędzie, na barierkach, gdzie tam było pełno ludzi. Przyjaciele. Tak, starzy przyjaciele, ta, ten zespół. I przepraszam, tak oni, zespół, no, starzy tak, przyjaciele. Tak. To był nasz był organista, on tu miał Andrzej Potrac i Józek Cichosz, tu Konker z nim był. Wawrzon Rysik, kierowca PKS-u. Ale grali piękne melodie takie pod muzykę, pod tańce i tego. Bardzo duże wzięcie to miało. Naprawdę tutaj do końca 90. lat to te zabawy to było do białego świtu. No. Tak, Sulęczyno, 60., 70. lata to była taka potężna wieś letniskowa dla ówczesnego województwa gdańskiego. No bo nawet po tej reformie to było zawsze województwo gdańskie. Tutaj przyjeżdżała masa ludzi i to, no, tak jak ja pamiętam, no, w tym domu była i pani Dorota Stalińska jako letnik, pan Lech Bądkowski.